Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas i choćbym naprawdę bardzo chciała powiedzieć, że przed nami piękny i cudowny dzień, to niestety nie mogę tego zrobić, gdyż stopniał śnieg totalnie i u nas cały czas leje, caluteńki czas. I pomimo tego, że można by było wykorzystać ten moment, kiedy śnieg stopnieje i pójść trochę do ogrodu, nawet nie tyle porobić, ale przejść się, wiecie, tam trochę coś ogarnąć i poprzebywać na świeżym powietrzu, to niestety naprawdę mocno pada deszcz, jest szaro, ponuro i mnie osobiście chyba już od dawna tak bardzo nie brakowało słońca. Do tego stopnia, że wczoraj usiadłam przy komputerze, zaczęłam wyszukiwać jakichś lotów i stwierdziłam do męża, że uciekamy gdzieś na weekend, chociażby na weekend tam, gdzie ujrzę promienie słoneczne. Tylko tyle. Więcej mi nie trzeba. Nie chodzi mi o jakąś ekstremalną temperaturę, gdzie moglibyśmy się po prostu kąpać, ale żeby zobaczyć słoneczko, pospacerować i podładować trochę akumulatory, naprawdę. No ale niestety mamy taką rzeczywistość, jaką mamy. Nic nie udało mi się takiego znaleźć, chociaż powiem szczerze, że kusząco wyglądało chyba. W Barcelonie chyba było słońce? Gdzie ja jeszcze patrzyłam? Rzym niestety nie miał nic ciekawego do zaoferowania, bo tam również padał deszcz. No, sprawdzałam parę takich destynacji i powiem szczerze, że nawet kusiło mnie, nie pamiętam gdzie to było, ale wiązało się to z tym, że mielibyśmy wylecieć jutro, ale trzeba dojechać do Gdańska. Więc gdyby jeszcze może stąd, ze Szczecina, to może, słuchajcie, do tego stopnia brakuje mi słońca, że może po prostu byśmy się spakowali, polecieli na weekend, żeby tylko naładować te baterie, bo by się bardzo i to bardzo przydało. No ale dobra, poprawimy sobie humor czymś innym, mam nadzieję. Zdecydowanie, ale na szczęście mamy inne sposoby na poprawę humoru, całe szczęście. Oczywiście żartuję, aczkolwiek nie ukrywam, że myślę, że ta przesyłka ucieszy w głównej mierze mojego najstarszego syna. Takim czymś będzie najnowszy blender od Blendigo 3. Marka Blendigo jest to polska marka, z którą ja współpracowałam na przestrzeni już lat przy promowaniu pierwszego, drugiego blendera? Chyba tak. Więc generalnie to był pierwszy taki blender na rynku polskim, bezprzewodowy, który naprawdę zrewolucjonizował w moim odczuciu w ogóle rynek blenderów, bo taki blender, który jest bezprzewodowy, możemy zabrać ze sobą wszędzie. I zaczęło się od tego, że ja przygotowywałam sobie w nim koktajle, później zamówiłam jeden blender dla swojego męża, który dużo podróżuje. Generalnie możecie taki blender zabrać do pracy, możecie go trzymać w samochodzie, bo jedno ładowanie wystarcza chyba na 25 użyć, więc tak naprawdę przez 25 dni możecie korzystać z niego bez ładowania. No i później odkrył ten blender mój syn. Moje dzieci, generalnie. Jeśli chodzi o mojego najstarszego syna, bo o nim teraz mówię, to jest taki problem, że on nie lubi warzyw, nie lubi owoców, chociaż to się zmieniło. Jak był malutki, to jadł wszystko. Natomiast później poszedł do przedszkola. Nie wiem, czy to jest jakaś moda wśród dzieci, że zobaczą, że jedno dziecko coś lubi, czegoś nie lubi i później inne pozostałe dzieci też uważają, że to jest ble. Nie wiem, jak to się stało, ale faktycznie niestety takie coś miało miejsce. No i takim fajnym sposobem na przemycenie tych warzyw, owoców i wprowadzenie ich do diety dziecka w moim przypadku były właśnie koktajle. I co jest bardzo fajne, bo odkąd pokazałam właśnie mojemu synowi Blendigo 2, że jest to małe urządzenie, tak naprawdę, słuchajcie, mieści się praktycznie w każdej szufladzie, nie zajmuje dużo miejsca w kuchni, ale jest tak proste w obsłudze, że mój syneś po prostu z niego korzysta i przygotowuje sobie różne eksperymentalne koktajle, co mnie bardzo cieszy, bo raz na przykład sięgnie po taki owoc, po który wcześniej na przykład by nie sięgnął. W związku z tym, że mamy ogród, chodzimy sobie po ogródku warzywnym i na przykład dodajemy tutaj szpinak, tutaj dodamy jakiś jarmuż i on zmienia kolor tego koktajlu, co sprawia, że jest on bardziej interesujący i ciekawszy. I o dziwo, ja osobiście uważam, że zielony kolor to jest w ogóle jak najbardziej na plus, jeśli chodzi o koktajl. Czy na przykład, nie wiem, możemy dodać pietruszkę, która ma bardzo dużo witaminy C, a którą tak naprawdę dzieci, jak się posypie, nie wiem, ziemniaki albo gdzieś zobaczą w surówce, to już mówią zielony, ja tego nie chcę. Więc tak jak widzicie, dla mnie ten blender przyniósł wiele korzyści. No i teraz pojawił się nowy Blendigo 3, więc kiedy usłyszałam tylko, że jest nowy model, coś, czego mi brakowało w poprzednim zdecydowanie, to jest pojemność, gdyż tutaj mamy
pojemność kielicha 500 ml w poprzednim blenderze. Było to 200 bodajże, no generalnie starczyło na szklankę. I pojawił się na przykład problem wtedy, kiedy mój syn zrobił jakiś koktajl, wyszedł on pyszny, była mała porcja, inne pozostałe dzieci też chciały spróbować i po pierwsze, żeby odtworzyć identyczne, no to już będzie ciężko dla dziecka, a po drugie, przygotujemy większą porcję, to możemy się podzielić z rodzeństwem, ale również możemy sobie po prostu wsadzić do lodówki i wypić po prostu później. Także uważam, że ten pomysł, jeśli chodzi o pojemność, to był bardzo trafiony i bardzo się cieszę, że marka Blendigo zdecydowała się na takie posunięcie. Co go wyróżnia? Najmocniejszy blender bezprzewodowy na rynku. Bardzo dobry silnik z technologią Blendy Pro, jak również zostało wprowadzone miksowanie pulsacyjne, dzięki czemu po prostu jesteśmy pewni, że zmieli wszystko, od lodu po orzechy, dodatkowo zostały ulepszone również noże, więc generalnie bardzo duży postęp, więc jeśli używacie Blendigo 2, to z pewnością z tego również będziecie mega zadowoleni. Tutaj pod spodem również jest gumka, więc on się nie przesuwa podczas chodzenia, no generalnie zalet mogłabym naprawdę wymieniać i wymieniać, ponieważ oprócz tego, że przygotujemy tutaj koktajl, do którego ja przede wszystkim wykorzystuję takie blendery, to również możemy przygotować tutaj sos i powiem Wam szczerze, że o tym zapomniałam totalnie, ponieważ czasami jak zagęszczam na przykład jakiś sos, dodajemy mąkę, powstają grudki, a później biorę sitko, żeby wiecie, nie było tych grudek, to nie pomyślałam, żeby po prostu wsadzić to wszystko do blendera i sobie ułatwić sprawę, więc zdecydowanie następnym razem będę pamiętała o tym. Poza tym możemy przygotować papki dla dzieciaczków, mrożoną kawę, jak również ciasto na przykład na naleśniki czy gofry. I jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć, ponieważ często pojawiają się takie komentarze, no dobra, ale kto to później umyje? Słuchajcie, w bardzo łatwy sposób można umyć blender. Wystarczy, że nalejemy wodę, natomiast ja polecam użycie wody ciepłej, chociażby letniej. Do tego kropelka płynu, zakręcamy i włączamy nasz blender i przy pomocy tego mieszania, te wszystkie tutaj rzeczy, które się przykleiły nam do blendera, się odkleją, wylewamy, jeszcze później na szybciutko opłukujemy i mamy suche i czyste naczynie. Poza tym nie musimy się obawiać wody, ponieważ jest to urządzenie również wodoodporne. Także tak jak Wam pokazałam, tutaj tak naprawdę jest tylko jeden guziczek. Jeden raz naciśniemy, włącza się blendowanie, dwa razy naciśniemy, włącza się blendowanie, tryb pulsacyjny. No i tutaj mamy wlot na ładowarkę, gdzie w opakowaniu jest dołączony również, tutaj mamy, gdzie w opakowaniu dołączony jest również kabelek USB. Słuchajcie, i to wszystko. My z pewnością dzisiaj przetestujemy nasz nowy, ulepszony blender Blendigo 3. Wszystkie niezbędne informacje wraz z linkami znajdziecie oczywiście w opisie filmu poniżej. Myślę, że to będzie świetny prezent dla takich osób, które cenią sobie czas, które cenią sobie zdrowy styl życia, które mają małe dziecko. No generalnie myślę, że każdy z takiego prezentu się ucieszy. Podłączyłam do ładowania, ponieważ na samym początku, jak wyjmiemy z opakowania, to doładowanie starcza tylko na chwilę. My nasz mamy w kolorze takim jasno-różowym, także pojawiły się nowe wersje kolorystyczne. Jest ich aż 10 kolorów do wyboru, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast to jest taki delikatny pudrowy róż. Fajnie to wygląda. No i nowe logo, takie srebrne, zobaczcie, wypukłe. Generalnie naprawdę bardzo ulepszyli ten najnowszy model, więc warto teraz skorzystać właśnie jeszcze przed świętami, bo jest on w korzystnej cenie, a po nowym roku na pewno wskoczy już ta regularna cena, także warto się pospieszyć. W czasie, gdy nasz blender się ładuje, my tutaj zabieramy się za robienie obiadu. Syn już przyniósł cebulę, zaraz zaczniemy szatkować, więc nie wiem, jak będzie w następnym wejściu, czy nie będę rozmazana, bo nasze cebule są mega mocne, a ja zawsze płaczę. Ale postaram się za bardzo nie rozmazać. Jak tam, synuś? Jaki koktajl będziesz dzisiaj przygotowywał? Jeszcze nie wiem, chyba z mrożonych owoców. A jakie owoce chciałbyś dać? Chciałbym maliny i borówki. Maliny są, borówki są i co do tego dodamy? Pomyślimy? Mleko. Mleko. Z mlekiem. Mhm. I chyba jeszcze jakiś jogurt. Dobrze, dobra. No to najpierw przygotujemy obiad, a później na deser zrobisz koktajl.
Obiad wstawiony, gulasz nam się robi. Ale jeszcze niech tak z godzinkę minimum pod przykrycie będzie. Gulasz gotowy. Serwujemy go z ziemniakami. Tak za mną chodził gulasz. Dzisiaj w końcu zrobiłam. I jak tam, synuś, gotowy? Przygotowujemy koktajl? Tak. Dobrze, no to zaczynaj. Z czego będzie tym razem? Z mrożonej maliny i borówki. Tak jak zapowiadałeś, mrożone maliny i borówki, dobrze. Borówki. Borówki. Nasze z ogrodu. Albo truskawki będą. Truskawki, bo nie wiedziesz, gdzie maliny? Okej, nie ma problemu. Mamy truskawki, borówki, truskawki i co jeszcze do koktajlu dodasz? Mleko. Mamy mleko i chciałbyś jeszcze coś dodać? Jogurt. Jogurt. Dobrze. Naturalny do kaszowa czy jaki? Jogurt naturalny. Natura. I jogurt naturalny, czyli na słodko. Taki deserek robimy. Tak. Dobrze. To zaczynaj. Od czego zaczynasz? Od truskawki. Dobrze. Teraz lwa. Papi, czemu mi to wymigali? Nie, truskawka mi spadła. Ile mamy? 5, 6, 7. Więcej? Dobra, może być 9. Borówki. Dwie garstki, dobrze. Ja, boróweczka. Takie chyba z 2, 3, 4. Cztery łyżki chyba będzie dużo. Dwie myślę, że wystarczą, co? Dwie wystarczy. O nie, tu w środku. Czyli robimy koktajl mleczny. Próbujemy? Tak. Na zdrowie? Dzięki temu, że dałeś jogurt, mamy taką kremową konsystencję i wyszedł naprawdę super. Wrzucimy wam przepis Alexa na ten pyszny koktajl w opisie filmu poniżej. Bardzo dobry. Bardzo dobry? No to tak. Się cieszę. Dobry. Jak powiedziałam, i nie przesadzam, że u nas ciągle mokro. Jak słyszycie, przyszłam właśnie do szklarni, bo no bo ileż można, więc przyszłam do szklarni, chociaż trochę chciałam sobie
posadzić doniczek, bo mam cebulę, które trzeba posadzić. Nie muszą one to być zrobione. Nie musi to być zrobione przed świętami, ale koniecznie chciało mi się wyjść na zewnątrz. No. Tak. Taką mamy rzeczywistość, takie mamy realia, więc sobie radzimy. Na szczęście jest tutaj trochę miejsca, więc nie pada mi na głowę, chociaż to okienko trochę jest zepsute i może trochę deszczu spać, ale chociaż godzinkę, tak dla zdrowia psychicznego posiedzieć sobie trochę na zewnątrz, a nie w pomieszczeniu. Bardzo i to bardzo jest mi to potrzebne. Mam tutaj dwie donice, które będę chciała dzisiaj obsadzić. I posadzimy w nich takie narcyzy. Ten gatunek nazywa się Cheerfulness i ja kupowałam go chyba w Castoramie, o ile się nie mylę. Sadziłam go do doniczek 2 lata temu i był po prostu fenomenalny. Zapach obłędny. Ja takie donice z kwiatami wystawiam przed domem i pamiętam, że zdobiły one mój ganek w okolicach świąt wielkanocnych. Zapach był tak obłędny, który się unosi. I pamiętam, goście siedzący przed domem na ławeczce podziwiali właśnie nie tylko kwiaty, ale właśnie ten zapach narcyzów, który jest obłędny. Więc jeszcze nie jest za późno. Teraz generalnie jest pełno przecen tych cebulowych, więc możemy kupić ich śmiało jeszcze wysadzić do doniczek. I gotowe. Trwało to tylko chwilę. Nas poddałam tylko dobry drenaż, bo to jest najważniejsze przy cebulowych, jeżeli sadzimy do donic. Nasypałam keramzyt, posadziłam cebulę i przykryłam ziemią. To wszystko. Znacznika nie mam, bo mam w altanie, już nie będę tam szła, sobie później opiszę. Natomiast na razie to ten papierek po prostu powinien wystarczyć. Niby niewiele, ale jednak 3 doniczki posadzone. Zajęło mi to 15 minut. I powiem szczerze, że bardzo mi to zrobiło dobrze. Nawet taki niewielki projekt w postaci posadzenia 3 donic sprawił, że poczułam się naprawdę dużo lepiej. Ja jestem taką osobą, która kocha przebywać na świeżym powietrzu i kiedy zbyt długo przebywam tylko i wyłącznie w 4 ścianach, to niezbyt dobrze mi to robi, więc cieszę się, że mogłam przyjść i skończyć ten projekt. Jak widać, temu panu deszcz nie przeszkadza. Jemu nie przeszkadza. Hej! Hej! Fajnie? Fajnie? Pomimo tego deszczu, chociaż troszkę spaceruję i podziwiam tutaj ciemierniki, zobaczcie. To są pierwsze kwiaty, które kwitną i uwielbiam je. Wcześniej miałam ich bardzo dużo w ogrodzie, natomiast uchowało się tylko parę roślinek i z pewnością będę chciała dokupić, jeżeli teraz pojawią się w sklepach, bo one czasami się pojawiają w tych Lidronkach, Biedronkach, Aldi i tak dalej, ciemierniki naprawdę za małe pieniądze, takie malutkie doniczki, ale one się później rozrosną, więc można śmiało kupić takie doniczki do domu jako ozdobę, dekorację podczas świąt, a później wsadzić do ogrodu i cieszyć się pięknymi kwiatami. Więc zobaczcie, tutaj już są piękne pączki, a mamy, co mamy? Połowę grudnia. Super. Bardzo mnie to cieszy. Mamy jeszcze w spiżarni nasze jabłka i już nie wyglądają one zbyt ciekawie. I tak sobie pomyślałam, że może spróbuję je ususzyć, ponieważ dzieciaki lubią bardzo chipsy z jabłek, a ja ich nigdy nie robiłam. Więc chyba to jest najlepszy moment na to, żeby wypróbować swoją suszarkę, którą otrzymałam od dzieci w zeszłym roku, ale jeszcze ani razu jej nie użyłam, więc
Zamierzam pokroić jabłka, włożyć do suszarki i zobaczyć, czy wyjdą z tego chipsy. W związku z tym, że takie suszenie będzie trwało kilka godzin, to pomyślałam sobie, że nie będę wyciągała tej suszarki ze spiżarni. Obróciłam ją tylko w ten sposób. Mam tutaj gniazdko i poukładam te plasterki jabłka tutaj. I niech się tutaj robi, żeby nie zajmować miejsca w kuchni. Także taki jest plan. Weźmiemy tylko instrukcję, przeczytamy, w jaki sposób to wszystko trzeba używać i działamy. Pierwsza tacka gotowa, idę z tym do suszarki. Nie wiedziałam nawet, że potrzebuję takiego urządzenia. Nigdy nie zastanawiałam się, do czego może mi się przydać, ale jest taki przyrząd do wycinania ze środka jabłka, tych pestek. Taki, wiecie, okrągła taka rurka, którą się wkłada i zostaje ten ogryzek. I nigdy nie wiedziałam tak naprawdę, do czego może to się przydać. I z pewnością teraz te jabłka prezentowałyby się dużo ładniej, gdyby one były takie okrągłe. Natomiast ja, wycinając gniazda nasienne, robię po prostu takie zwykłe łódki. Ale w smaku one z pewnością będą takie same, natomiast taki aspekt wizualny myślę, że również jest bardzo ważny, zwłaszcza dla dzieci, więc jak gdzieś dostanę, to z pewnością kupię taki przyrząd do wycinania gniazd nasiennych, no bo wtedy te chipsiki będą po prostu ładnie wyglądały, takie będą okrągłe. Próbowałam sama wycinać nożem, ale to nie to samo, więc trzeba będzie zaopatrzyć się w taki przyrząd. Ciekawa jestem tylko, ile tych chipsów mi wyjdzie, bo już mam dwie blaszki i żeby te jabłka nie ciemniały, to ja włączyłam od razu tą suszarkę. Bo kiedy będziemy czekać, aż pokroimy te wszystkie jabłka, no to one zczernieją. Trzeba byłoby wkładać je do wody, żeby nie ściemniały tam z dodatkiem, albo nie wiem, kropić sokiem cytryny, bez sensu. Więc ja, jak tylko przygotuję jedną już tą blaszkę, tą kratkę, to od razu zanoszę tam do spiżarni. Niech mi się już to suszy. Mieliśmy suszyć również pomarańcze na choinkę, ale powiem szczerze, że mamy tych pomarańczy z ubiegłych lat i jakoś tak nie było takiej potrzeby, ale może jak dzieci będą chciały się pobawić, to możemy również coś takiego z pomarańczami zrobić. Z tej strony skórka brzydka, nie będziemy tego dawać. I tak przygotowane jabłka idę włożyć do suszarki. I oto nasze jabłuszka się suszą. Ja ustawiłam na 50 stopni na 5 godzin, nie, na 4:30, ale zobaczymy, czy nie trzeba będzie dłużej, także wtedy wydłużymy. Zobaczymy, jak będą smakowały chipsiki. Dzień dobry wszystkim, witajcie. Dzisiaj mogę śmiało przyznać, że już ze mną zdecydowanie lepiej, chociaż powiem szczerze, przez te ostatnie kilka dni nie było super. Natomiast dzisiaj czuję się, jakbym była nowonarodzona, aczkolwiek noc miałam bardzo ciężką, bo kiedy mam natłok myśli, co takiego muszę zrobić, co jeszcze i tak dalej, zaczynam myśleć, planować, to wtedy po prostu nie mogę zasnąć. Faktycznie całą noc się męczyłam i pomimo tego, słuchajcie, że w nocy nie mogłam spać, nad ranem udało mi się zasnąć i rozbudził mnie telefon z pytaniem: Beata, gdzie ty jesteś? A ja sobie myślę: o Boże, gdzie ja jestem? Co się dzieje w ogóle? A zapomniałam po prostu, że umówiłam się ze swoimi przyjaciółkami na poradną kawę i one na mnie czekają. A ja mówię, że słuchajcie, dopiero zasnęłam i powiedziałam, że nie przyjdę, przepraszam, następnym razem się spotkamy. Ale dużo nie myśląc, wstałam po prostu jak petarda, ubrałam się i wyszłam. I całe szczęście, bo wydaje mi się, że takie poranne spotkanie po prostu dodało mi skrzydeł, dodało mi energii i już zdecydowanie mi lepiej, więc myślę, że jak najbardziej takie spotkania z przyjaciółkami są potrzebne. Nawet czasami, słuchajcie, na taką godzinkę na kawę, także
dzisiaj generalnie jest już super. Idę zobaczyć, jak tam jabłuszka, które wczoraj suszyliśmy, mam nadzieję, że się zrobiły. Ja tak wczoraj wieczorem już tam próbowałam sobie, smakowałam i powiem szczerze, że naprawdę fajnie to wyglądało. Część już została zabrana przez Gabrysię do szkoły na wypróbowanie, natomiast tą wysypiemy zaraz do jakiejś miseczki i będziemy próbować. Okej, przesypujemy jabłuszka. One nie są takie suche, ja się zastanawiałam, czy one mają być takie jak chipsy kruche, ale nie, bo one mają być takie delikatnie miękkie. Ja powiem szczerze, nigdy nie jadłam tych chipsów takich kupnych, więc nie wiem w sumie, czego miałam się spodziewać, ale spróbowałam to i bardzo mi smakuje. Więc wykorzystaliśmy praktycznie wszystkie jabłka, nie, jeszcze 3 zostały nam. Z tych naszych, wiecie, one już jak się przechowuje, jest w dość ciepłym pomieszczeniu. Jeżeli mielibyśmy na przykład taką ziemiankę, no to tam jest zimno, wtedy te jabłka możemy dłużej przechowywać i w ogóle nasze warzywa i owoce, które wyhodujemy. Natomiast my nie mamy takiej ziemianki. Część rzeczy przechowujemy w garażu, ale wiecie, no nie ma na to miejsca. Poza tym jak się w garażu takie rzeczy trzyma, no to jest ryzyko, że zaraz mogą myszy się na przykład tam zadomowić. Więc wolę na przykład nie przechowywać dużej ilości jedzenia właśnie w garażu. Także myślę, że ten sposób właśnie robienia tych jabłuszek jest bardzo fajny. Tym bardziej, że po prostu ostatnio byliśmy w sklepie, a córka chciała po prostu kupić te jabłuszka i takie malutkie opakowanie kosztowało chyba nie wiem, 6 zł, więc wydaje mi się, że to naprawdę przesada jak na suszone jabłka. Tym bardziej, że za kilogram możemy w sezonie jabłka kupić po kilka złotych. Także no, sporo tego wyszło, słuchajcie. Fajnie. Sporo, sporo. Także z pewnością będziemy musieli kupić te urządzenie do wydrążania jabłuszek. I wtedy będziemy mogli zrobić takie okrągłe. Natomiast nam wyszły teraz takie budeczki. Więc teraz czas na pomarańcze. Nie wiem, będę musiała pojechać do sklepu. Pewnie ususzymy pomarańcze. No i elegancko. Mega mnie to cieszy. Zdrowe przekąski dla dzieciaczków, które mogą zabrać do szkoły. No i zobaczcie, ile tego jest. W tym opakowaniu, jak się kupuje, tam jest zawsze tylko garsteczka. Także bardzo się z tego cieszę. Natomiast chciałabym wam coś pokazać, bo tak jak powiedziałam, spotkałam się z przyjaciółkami i jedna z sióstr moich koleżanek robi biżuterię. Jest to biżuteria ręcznie wykonywana z naturalnych kamieni matowych ze srebrem. I wzięłam, słuchajcie, parę tych rzeczy, żeby wam pokazać, bo być może czegoś takiego szukaliście, gdyż jak wiecie, ja mam osobiście problem ze znalezieniem pierścionków, gdyż ręce mi puchną i mam wrażenie, że z każdym dniem ten mój palec jest innej grubości. I kiedy zobaczyłam, że właśnie Ania, talizmanka na Facebooku, ją znajdziecie, podlinkuję wam w opisie filmu poniżej, ma takie pierścionki, właśnie wykonane z naturalnych kamieni, które są na takiej jakby ala kumeczce. Ja nie wiem, co to jest, słuchajcie. W każdym razie pasują mi na każdy palec. Zobaczcie, uważam, że jest prześliczny. Nie wiem, czy tylko złapiemy tutaj ostrość. Jest. Proszę bardzo. Ja założyłam na kciuk. To jest ten taki troszeczkę większy, ale no problem, słuchajcie, ze znalezieniem rozmiaru w moim wypadku znika. I myślę, że to jest fajny taki pomysł na prezent, ponieważ jeśli nie znamy rozmiaru, jaki ktoś ma, a chcielibyśmy kupić pierścionek, no to takie rozwiązanie jest, uważam, że genialne. Także ten mi się podoba. Ten mi się podoba i słuchajcie, nawet myślę, że do dzisiejszej stylizacji. Ja nawet dzisiaj założyłam swoje czarne kolczyki tutaj od Sadwy. Do tego ten pierścionek, on ma w środku... Nie wiem, czy to jest czarny, to jest chyba onyks, a w środku zielony kamyczek. Słuchajcie, nie jestem pewna, więc nie chcę tutaj mówić nazwy. Jeżeli coś pomylę, to dopiero będzie. W każdym razie jest zielony kamyczek, a wiecie, że ja osobiście uważam, że zieleń, czerwień to są takie świąteczne kolory i one będą zawsze fajnie wyglądały, więc ja myślę, że sobie ten zostawię. Także dobra, to jest jeden z tych pierścionków. Drugi jest taki bardzo podobny, tylko że w środku ma kamyczek biały. Oczywiście Ania wam udzieli wszelkich informacji, jaki to jest kamień, z czego jest zrobiony i tak dalej, i tak dalej. To jest drugi, bardzo ładny. Ten chyba jest troszeczkę mniejszy. Zaraz zobaczę. Tak, ten jest delikatnie mniejszy, a ten też fajny. Ten też mi się podoba. I widziałam, że dziewczyny, słuchajcie, jak noszą tą biżuterię, to noszą właśnie tak kaskadowo, jeden na drugim i bardzo fajnie to wygląda. No nawet można połączyć, ale na mnie chyba jest jednak ten delikatnie mniejszy lepszy. Też można tak połączyć, słuchajcie. Fajny. To się zastanowię, który zostawić. Chyba ten mniejszy, aczkolwiek zielony fajnie na święta.
Aj, nie wiem. Dobra, przejdziemy sobie do następnych rzeczy. Powybierałam parę takich, które pomyślałam sobie, że mogą Wam się spodobać. Tak jak między innymi ten zestaw, bo uważam, że to jest fajny zestaw prezentowy. Tutaj mamy komplet, bransoletkę i naszyjnik. My na pierwszy rzut oka myślałyśmy, że tam są kolczyki, ale Ania go tak zawiązała, żeby pokazać, gdyż tutaj mamy naszyjnik, a te dwa takie sopelki jakby zwisają i możemy go nosić naprawdę na wiele różnych sposobów. Więc ja go teraz nie będę przymierzała, ale tak jak powiedziałam, zostawię Wam link do Facebooka Talizmanki i tam sobie będziecie mogli obejrzeć dokładnie. Ale myślę, że taki komplet ucieszy każdą kobietę. I tak jak wcześniej już wspomniałam, to są właśnie matowe kamienie, więc mnie się to podoba. I tutaj połączenie ze złotem. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda. I ostatnie mam bransoletki, dwie takie chciałam Wam pokazać. Również kolory mi się spodobały. Tutaj to jest taka, nie to kość słoniowa, taki ekri w połączeniu ze złotem. I druga bransoletka jest czarna, połączona ze złotem. I tak jak powiedziałam, możemy sobie nosić kilka naraz, a możemy nosić pojedynczo. Tutaj mamy tą. I w taki sposób to wygląda. Także te rzeczy chciałam Wam pokazać. Ja zostawiam sobie z pewnością pierścionek. Pozostałe rzeczy myślę, że na spokojnie sobie przymierzę i zadecyduję. Natomiast jeżeli coś Wam się spodobało albo szukacie czegoś jeszcze innego, to koniecznie sprawdźcie profil Talizmanki na Facebooku. Oczywiście link zostawię Wam w opisie filmu poniżej. Ale jeszcze inna tematyka. Natomiast, nie wiem czy widzicie, nie widzicie, zobaczcie co ja tutaj mam. Pamiętacie co mówiłam o ciemiernikach? Zobaczcie tylko na to, cała paletka. I te ciemierniki były w Aldi, słuchajcie, za niecałe 12 zł. Ostatnio jak byliśmy w Leroy Merlin, to były, no, nie wiem czy to była taka doniczka, czy rozmiar większa. Były ciemierniki przykryte śniegiem, w ogóle nie kwitły. I kosztowało 44 zł za doniczkę. Tutaj 11,99, a kwiaty naprawdę są piękne. I ja planuję zrobić takie dekoracje po domu, poprzesadzać je do doniczek ceramicznych i poustawiać gdzie nie gdzie, a później oczywiście możemy ich użyć również do kompozycji na zewnątrz, natomiast ja nie wiem, czy w tym roku będę robiła, chyba w tym roku sobie odpuszczę. W przyszłym roku z pewnością będę szalała. I tak samo jeśli chodzi o oświetlenie domu, chyba w tym roku również sobie odpuścimy i za rok, to bym chciała no, inaczej troszeczkę to zrobić, ale na spokojnie, słuchajcie, ja mam wrażenie, że tymi świętami i tymi dekoracjami cały czas się cieszę, więc nie czuję już takiej potrzeby robienia tego wszystkiego tak jak na samym początku, więc teraz już troszeczkę do tego przywykłam, nie mamy oświetlenia na domu, bo nam się lampki porwały chyba. Chyba się porwało, słuchajcie, przy zajmowaniu, coś takiego. Więc nie mamy oświetlenia na zewnątrz, ale myślę, że w przyszłym roku sobie to odbijemy. Natomiast kwiaty są zawsze piękną dekoracją domu, przed domem, a później te ciemierniki możemy wsadzić do gruntu. Ja Wam pokazywałam, jak moje wyglądają, także jak tylko one już przekwitną, to ja później pójdę i tam w ten kąt, gdzie są pozostałe choinki, je powsadzam. Także mam 8 takich doniczek, sporo tego jest. Ale mega się cieszę, że udało się dostać. I ostatnia kwestia, którą chciałam Wam pokazać. Przyszły nasze pocztówki świąteczne. Chociaż wiadomo, że tam jest mąż, ale postaram się jakoś chronić jego wizerunek tak, jak sobie życzy. I pokażę Wam w ten sposób. Zobaczcie! Ale super! Także mamy przed domem, mamy śnieg. Nawet jest Junior ubrany w wieniec. Także mamy świąteczne kartki. Tutaj zaś mamy wygrawerowany napis Merry Christmas and a Happy New Year i myślałam, że on będzie w takim przezroczystym kolorze, bo tam było do wyboru przezroczysty, złoty, srebrny, a mi jakoś srebrny wybrało. Także jest parę rzeczy, z których nie do końca jestem zadowolona w tym roku z tych pocztówek, ale wiecie co, nie będę się tym przejmowała. Generalnie też wiesz co, w tym świetle wygląda, bo to było złote. A może to takie jest szampańskie? Wcześniej myślałam, że jest srebrny. Może to takie specjalne, słuchajcie, jest złocenie. Nie, ładne, ładne jest. Natomiast myślałam, że zamawiam większy format. Co roku miałam takie bardziej kwadratowe. No ale to moje kopiostwo. Także mam co robić, musimy je zaadresować. Pojadę na pocztę.
przykleję znaczki i wysyłam. Także to już chyba wszystko, co chciałam Wam pokazać w dzisiejszym vlogu. Pamiętajcie, że wszystko, co Wam pokazuję, produkty, linki do nich, kody rabatowe i tak dalej, znajdziecie zawsze w opisie filmu poniżej. Mam nadzieję, że Wam podsunęłam chociażby parę pomysłów na prezenty w tym roku. Tak, czasami na ostatnią chwilę, ale można naprawdę znaleźć coś bardzo fajnego, więc ja polecam Wam serdecznie oczywiście blender Blendigo, biżuterię od Ani i oczywiście czerpmy radość i satysfakcję z tego przedświątecznego czasu, który jest przed nami. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną i oczywiście zapraszam na kolejny vlog w poniedziałek. Buziaczki, trzymajcie się ciepło, pa, pa.